Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Łukasz z podróżowania, podróżowania wersja portugalska. Moi drodzy, wydarzyła się tragedia. Wydarzyła się rzecz, która przyprawiła nas o smutek i Kasia nawet nie chce wychodzić z kampera. Ona jest załamana, płacze i no jesteśmy po prostu niezadowoleni, ponieważ nasza działka została zdewastowana na nasze życzenie. Poniekąd. Jesteśmy nowi w temacie ogrodnictwa, nie znamy się na tym, nie wiemy w Portugalii jak, co się robi, nie znamy dobrze języka, no i popełniliśmy bardzo duży błąd. Zgodziliśmy się na propozycję naszego sąsiada, który zaoferował, że załatwi traktorzystę, który przyjedzie i skosi. No i umówiliśmy się, że tak się stanie, my pojedziemy do Polski, jak wrócimy, to wtedy on to skosi. No i tak się też wydarzyło. Zaraz po tym, jak przyjechaliśmy z Polski, zapukał do naszych drzwi nasz sąsiad i powiedział, że traktor już jest, i traktor tu już był. No i facet przyjechał, ale nie przyjechał nam skosić trawy, tylko zaorać nasze pole. I niestety my nie wiedzieliśmy, co się dzieje. My też nie znamy terminologii, nie wiemy, jak wyglądają te narzędzia rolnicze takie. To dnia po nie wiedziałem, co to jest. No i dopiero jak już zaczęła się ta cała faza mielenia naszego pięknego ogrodu, naszej pięknej, kwietnej łąki, to zrozumieliśmy, że coś tu jest nie tak, że to po prostu jest jakaś pomyłka. Ale już nie dało się zatrzymać. Myśleliśmy, że on to po prostu dokończy, zrobi i potem posiejemy już trawę, już się pogodziliśmy z tym wszystkim, a gość, jak zauważycie, on się po prostu zawinie, on przejedzie tutaj, zniszczy to pole i no i co? No i nie będziemy mieć już kwietnej łąki, która tak bardzo się wam podobała i tak bardzo dużo osób pisało o tych pozytywnych aspektach posiadania kwietnej łąki na działce i kompostu i wszystkiego. No ale nic, no wydarzyła się tragedia, nie ma kwietnej łąki, po tej stronie jeszcze jest, po tej stronie jeszcze tam te kwiatki są, tam go nie wpuściliśmy, ale no ta strona jest totalnie zdewastowana, więc nie pomyślcie, że jesteśmy po prostu psychicznie chorzy i zaoraliśmy sobie pole, tylko po prostu nieporozumienie i głupota, może nie głupota, no nie wiedza, brak wiedzy na tematy sadownicze, ogrodnicze doprowadziła do tego, że stała się tragedia. A teraz zobaczcie w ogóle, jak to wszystko wyglądało. My wróciliśmy ledwo co z tego kongresu małych domków. Położyliśmy się spać na chwilę, bo mieliśmy już samolot o 6 rano. No i przyjechaliśmy, leżymy w tym samochodzie i ktoś puka, po prostu przyjechał traktor, przyjechał nasz sąsiad, dwóch sąsiadów przyjechało i on w ogóle przyjechał i on od razu orze. On nie kosi, tylko zobaczcie, on po prostu leci z pługiem. Ja powiem ciele. Co my daliśmy? Nie mam pojęcia. Śmieję się z Kaśką, że po prostu nie wiem, co się dzieje, bo ten chłop ani to ora, ani to kosi. Nie, ora, to są jakieś takie talerze, które przecinają, a nie przecinają tak naprawdę, nie wiem, co te talerze robią. Przewalają tą trawę. Nie no, w tamtym miejscu, ale tam była mała trawa, jest to fajnie wyorane, ale tu cała reszta to jest ora dla bora. To w ogóle jest, nie jest skoszone wcale. Tu jest elegancko. Tu tylko grabkami wyczyścić i będzie super. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, co tu się wydarzyło. Pan przyszedł, powiedział, że skończył. Moi drodzy, mogłem sobie to skosić lepiej sam. To jest po prostu wszystko rozkopane. Ja p***le. Mamy tu po prostu jakieś pole uprawne. Mieliśmy taką ładną, kwietną łąkę. Kwiatki, motylki, cuda na kiju. A mamy po prostu... Nie wiem, co to jest. Jestem załamany. Co tu się wydarzyło. Ale widocznie tak musiało być. Ja jestem z takiego założenia wychodzę, że jeżeli dzieją się rzeczy, na które nie mam wpływu, to widocznie tak miało być. Więc widocznie tak miało być. No dobra, to jest przecięte. Nie no, czyli te tarcze... To nie jest przecięte, to jest przejechane. W niektórych miejscach jest katastrofa. Nie wiem, co mam o tym myśleć. Jestem po prostu rozdrygotany. Nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe, co tu się wydarzyło. O Jezu, jakieś ładne kwiatki tu są. Tu mieliśmy takie piękne pałki trzcinowe. I po prostu chłop wjechał w nie. Nawet się nie zatrzymał, tylko ja to... Może to się nawet nagrały. Przejechał mi potem. Tak myślałem, że on to zrobi. Czułem, że tak się stanie. Czułem się, że on mi po prostu przejedzie po tych naszych trzcinach.
Patrzę się, on jedzie traktorem prosto na te pałki i te wszystkie piękne zasłaniały nas w ogóle, bo tam jest taki prześwit i one zasłaniały ten tą część. No nic, ale to jest też trochę wina tego, że ja nie umiem po portugalsku i ja nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Ale może to jest dobre, no. Boże, ja po prostu nie wiem już, co mówię. Przynajmniej te korzenie przeorał. O, tutaj te kikuty, które wystawały. Ach. Nadal to są. Dobra, tu jest jeden wyrwany korzeń. Powiedz mi, że on jest wyrwany. O, jest. Więc ten korzeń już przynajmniej nie odrodzi się. No nic, no po prostu weźmiemy grabki i będziemy to przez rok, bo dwa lata grabić. I przeraża mnie ogrom tego wszystkiego. Jeszcze jedna ciekawostka i koniec dzisiejszego dnia. Przyjechał pan, nasz sąsiad, który to wszystko załatwił. On pracuje w urzędzie miasta. No i obeszliśmy ten dom i mówi, że ten dom jest w takim kiepskim stanie. Ale pytam go, co z wodą. On mówi, nie ma problemu, podeszliśmy do źródła. I mówi, tutaj masz kran, tylko przyjdź do nas, do urzędu miasta, podpiszesz umowę i przyjedziemy i odkręcimy ten kurek i będziesz miał wodę. I tam normalnie jest kran zewnętrzny. No tylko oni odkręcą kurek i założą licznik i będziemy mieć po prostu wodę. Nie będziesz nawet nigdzie jeździć. Ale myślałem, że Boże, trzeba będzie coś przekopywać, odcinać ten dom. Wygląda na to, że ten dom w ogóle nie miał podłączenia do wody, bo w domu nie ma ani kuchni, ani łazienki, więc ja nie wiem, jak oni tutaj żyli. No ale to wszystko ma 100 lat, więc może 100 lat temu ludzie nie mieli tu wody po prostu w domu, tylko na zewnątrz. Nie wiem. Trudna sprawa. Kiedy się dowiemy, to wam powiem. To jest moje ściernisko, które teraz jest wykopaliskiem. Za dużo. Za dużo się wydarzyło. Tutaj nie, co on tu zrobił? Tutaj co to jest? To jest słoma z poprzedniego koszenia. Muszę się z tym przespać. Do zobaczenia. Przez to mi też przejechał w ogóle. Ja tu miałem taką kubkę zrobioną odpadków. Mamy kolejny dzień i dzisiaj jedziemy po kontener. Idziemy do Lizbony, do 3 firm, może nawet do 4, które sprzedają kontenery i chcemy kupić jakiś kontener morski, żeby mieć w nim garaż i no, przechowalnię naszych rzeczy. Muszę powiedzieć, że jest strasznie zimno, jest po prostu katastrofa. Rano się obudziliśmy i w samochodzie było 12 stopni. Drugi dzień już takie są przelotne opady deszczu. Wczoraj poszliśmy na spacer z Kasią w kurtkach, po prostu tak było zimno. Nie wiem, co się to dzieje. Świat zwariował, po prostu w Polsce jest cieplej niż w Portugalii. Jedziemy. Czy to mówiłem, czy nie, ale mamy bardzo blisko do autostrady. 10 mniej więcej minut od naszego domu jest autostrada. I tą autostradą można się dostać w dowolne miejsce w Portugalii bardzo szybko. To są płatne autostrady, pobiera się bilecik i później płaci się na wyjściu. Są też autostrady, w których trzeba mieć ten system, do którego się zgłasza wcześniej, ale to kiedyś może wam opowiem, jak ktoś jest zainteresowany, to dajcie znać, mogę wam opowiadać o autostradach w Portugalii. Ale kraj jest niewielki, jest poprzecinany tymi autostradami, więc czy do Porto, czy do Lizbony, czy do Algarve, wszędzie można bardzo szybko tym sposobem się dostać. Jak widzicie, nie ma tu zbyt dużo samochodów, widoczki piękne, a najpiękniejszy widoczek to ja mam tutaj na Kasie. To jest jakiś port w ogóle chyba. Jezu, tysiące kontenerów. Dobra. Patrz, ile kontenerów. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Idziesz ze mną? Ile tam tego jest? Ja ostatnio liczyłem, że 4 tutaj są kontenery, a pod spodem jest jeszcze tak dużo. Ja pierdziele, ale się dużo mieści na takim statku. Też to nie jest jakieś duże.
Kupiłem nam kontener. 1600 euro kosztuje kontener, a dostawa 350 euro. Dostawa z wyładunkiem. Jako, że to jest taka duża kwota, to muszę zrobić przelew bankowy, więc mam dane do przelewu i że potem zrobię ten przelew. A że zapowiadają deszcze przez najbliższe dni, to nie umówiliśmy się na konkretny dzień dostawy, bo jeżeli będzie padać, to może być mokro i ta ziemia może być miękka, więc że tak powiem, umówiliśmy się na kontakt za 3 dni przez telefon i ustalimy, kiedy dokładnie przyjedzie kierowca. Kontener już jest zarezerwowany, wypisane ma numery nasze, 6 metrów długi, 2 metry chyba szeroki. This is a good container. Good one, yes. We saw in the same price in the different company, but was completely destroyed. Muszę tego przygotować bloczki betonowe, żeby go położyć na bloczkach betonowych, wypoziomować równo. No i będę to przygotowywał, mam teraz kilka dni na to, żeby to przygotować. Misja zakończona w zasadzie. Możemy wracać do domu. Śmiał, gdzie mieszkam. Przyszedł czas na to, żeby zająć się podstawą pod kontener. W tym miejscu będzie stał przy wjeździe do naszej działki. Tam będzie brama, tu niedługo będzie zrobione ogrodzenie. Tu będzie stał kontener, tylko potrzebuję wypoziomować, bo on jest na lekkiej górce. I tam zetnę trochę, tyle mi się da, bo ziemia jest strasznie twarda. Tutaj podłożymy te betonowe bloczki i potem przyjedzie pan z dźwigiem i położy kontener. Parę godzin później jestem lekko zmęczony, ale mam wypoziomowane dwie kostki. Głęboko musiałem zejść, bo okazało się, że tam jest wysoko i tutaj wychodziło, żebym musiał 6 takich płyt musiałbym dać. 1, 2, 3, 4, to są 4, 5, 6, czyli nie wiem, wchodzilibyśmy po drabinie do tego kampera, do tego kontenera, ale to można byłoby zrobić schodki. Pomyślałem sobie, dobra, okej. Okay. A potem sobie pomyślałem, kosiarką wjechać, czy tam, nie wiem, jakimś wózkiem, czy nawet taczkami, to będzie bez sensu. Więc jeszcze kopałem koliokilofem głębiej, a zszedłem na taki dobry poziom i teraz jedna, maksymalnie dwie te płyty z przodu będą. Musi być też trochę to w powietrzu, żeby nie rdzewiało. Ten pan powiedział, że musi po prostu być tak przygotowane, żeby było powietrze pod spodem, żeby nie kordowało. Przygotowałem trochę betonu, bo utwardzam te dwa takie nośne i pomyślałem sobie, że skoro to jest pierwszy fundament w naszym domu, po prostu na tej działce, więc starodawnym zwyczajem postanowiłem wrzucić tam trochę hajsu. Mam europejskie pieniądze, euro, mam złotówki i nie mam medalika, ale mam taką Matkę Bożą z Medjugorje. I postanowiłem to wszystko zakopać w tym fundamencie, żeby przynosiło nam szczęście, opatrzność Boża nad nami czuwała i żeby nam nigdy hajsu nie zabrakło. Pięknie. Na tym fundamencie zbudujemy, postawimy kontener tak naprawdę. Nie zbudujemy żadnego domu, ale kto wie, może kiedyś tu będę mieszkał. W tym kontenerze, jak się pokłócimy z Kasią, to ja po prostu dostanę kontener, a ona pójdzie do kamperka. To tyle. Kończę na dzisiaj. Jeszcze tutaj to podolewam, posprzątam i będziemy czekać na dostawę kontenera. Moi drodzy, chciałem wam pokazać świetliki. Jest tego tutaj, no patrzcie się, ile tego tu jest. To jest ten rów melioracyjny, który dzisiaj skosiłem. Wow. Nie jest tak ciemno na polu, bo jest taki już po zachodzie. No po prostu ja tam nie widziałem nigdy czegoś takiego. Kocham to miejsce po prostu. Dobra, tyle. Idę do naszego świetlnego vana na nockę. Dzisiaj się napracowałem. Jestem już zaspany oczywiście, bo jest 9 rano, dostałem SMS-a przed chwileczką. Dwa SMS-y. Jeden od kierowcy tira, który jedzie do nas z kontenerem, za chwileczkę się tam pojawi. A drugi dostałem z urzędu gminy, bo byliśmy wczoraj w urzędzie gminy, żeby wyjaśnić sprawę adresu, ponieważ nasz dom nie ma numeru domu. Nie jest przypisany do ulicy. Jest po prostu takim
państwem w państwie, jak to pani nam tłumaczka wytłumaczyła podczas podpisywania aktu notarialnego. Ci ludzie, którzy tutaj mieszkali kiedyś, oni sobie nadali nazwę tej całej posiadłości. No i funkcjonowała ta nazwa lata temu, kiedy tutaj było mało domów i chyba nie było nazw ulicy. Nie wiem po prostu jak to działało w każdym razie. Nawet w akcie notarialnym nie ma napisane, gdzie ten budynek się znajduje. Oczywiście są koordynaty GPS, więc wiemy, że to jest tu, ale nie ma ani tamtej ulicy przypisanej, ani tamtej. My pojechaliśmy do urzędu gminy wczoraj, dwie miłe panie nas obsługiwały. Bardzo się zdziwiły, że taka sytuacja miała miejsce i zainteresowały się w ogóle tym problemem. Zaczęły szukać po segregatorach, nie znalazły i powiedziały, żebyśmy zostawili tam takie pismo. Pomogą nam wypełnić, no i dzisiaj dostałem SMS-a od tej pani, że już jest numer nadany i mamy przyjechać po dokumenty. Szybka akcja, po prostu na drugi dzień. Wszyscy mówili, że ta portugalska biurokracja to jest strasznie długa sprawa, a tutaj na wsi, gdzie się nic kompletnie nie dzieje, wszystko się załatwia z dnia na dzień, więc super. Idę po poziomicę sprawdzić, czy to w ogóle jest prosto. No ale drzwi się otwierają, to jest najważniejsze, więc sprawdziliśmy z Kasią, czy drzwi się otwierają. Otwierają, więc proponowałem panu wodę dwukrotnie. Nie chciał pić. Piwo mu proponowałem, tak dla żartu. Też nie chciał. No, kto tu się uczy portugalskiego? Miałeś okazję przed chwileczką popraktykować z panem. Bom dia. Bom dia. Chwila prawdy. W ogóle prosto. Prosto by było, gdyby z przodu jeszcze takie coś. Aha. No to można byłoby dodać taką. Ale przynajmniej ktoś wyleje, to będzie się zlewać. No tutaj też jest krzywo. Tak można podłoga jest krzywa. Nie. Porami. Sprawdzimy porami. No nie, tu jest granica błędu. Tu jest, tutaj jest krzywo. Dupka jest podniesiona za bardzo. To może po prostu kiedyś wezmę tutaj podnośnik i podniosę to i wcisnę te większe kawałki. Bo to wygląda jakby to było jakieś 2 centymetry brakowało. Łukasz, ty to masz po prostu życie do ogarnięcia. Dobra, takie coś brakuje, takich płytek. Nic z tym nie zrobię. Zostawiam otwarte, niech się wietrze. I jadę teraz do urzędu wsi odebrać nasz numer. Strasznie jestem ciekaw, jaki będziemy mieć numer domu. Mam nadzieję, że będzie tam 9. To jest Kasi szczęśliwa liczba. Ej, jak chcesz wziąć wodę, jak będziesz wracał? O, o, ale nazbierali. Wróci do tyłu? Obrigado. Pani czeka na mnie z numerkiem. Kłak, 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 kłak. Hi. Ja. Mamy numer domu, ale niestety nie ma 9. Ale też jest ładny. Tak się ucieszyły te panie w ogóle, bo przyjechałem, zapytałem się Bom dia, senhor, como está? Ona, o, português, a ja myślę, bocadinho. Ona się ucieszyła, potem mi powiedział dziękuję, miłego dnia i do zobaczenia. A też a. Bardzo jestem podjarany, niesamowite po prostu. Mamy kontener, mamy numer domu, zapomniałem o wodzie. A nie ma 9. Ale 114. 1 plus 1 plus 4 to jest 6, jak się obróci to jest 9. Możesz zamawiać paczki.
Kasia ma teraz lekcję portugalskiego, więc zostawiłem ją w wanie i przyszedłem zrobić schodki pod tym kontenerem z tych betonów z bloczków, które mi zostały. I całkiem spoko mi to poszło, muszę wam powiedzieć. Zaraz wam pokażę efekt finalny, jeszcze tylko muszę dosypać w jednym miejscu ziemię i będzie. Schody gotowe. Można po nich chodzić, wychodzić i siedzieć na nich. Wszystkie te betonowe płyty zostały wykorzystane. Jeszcze kupię raz, dwa, trzy takie kostki betonowe. Kiedyś jak będę przy okazji w sklepie budowlanym, bo tam po prostu mi brakło i było, żeby było estetyczniej, to tam to zrobię. A teraz idę do Kasi. Dobra, ona za 3 minuty, Kasia kończy portugalski i może być jakieś jedzonko. A kontener gotowy. Niech się wietrzy. Później jeszcze jak troszkę słońce się obniży, to mamy w planie wymyć ten kontener. Mamy szczotkę, wodę, będziemy po prostu go czyścić z kurzu i z pleśni, jeżeli tam jakieś wykwity są. A jutro zaczniemy go meblować. Jeszcze nawet nie mamy kłódki do tego, więc dzisiaj nie będziemy meblować. Bardzo dobrze, że sobie zabrałem tą maskę do koszenia, bo cały czas mi się leje na twarz z góry. Przewidziałem to. Jak szedłem tutaj, to zabrałem sobie maskę i jadę. Ale brudny jest ten sufit. Brudny. W niektórych miejscach jest taki wykwit. No, na kurzu i na brudzie po prostu się zrobiła ta lekka pleśń. Ale nie ma dramatu. Tak to wygląda przed umyciem, a tak to wygląda po umyciu. Nie jest źle. Misja zakończona sukcesem. Wymyty, podłoga, wszystko wymyte. Na pewno trochę wody się tam nalało pod spód, ale tu są 30-stopniowe upały. Zostawiam ten kontener otwarty, więc wyschnie, wyparuje. Nie będzie tutaj z tym najmniejszego problemu. Jeszcze nie kończę, bo jeszcze została mi jedna rzecz do zrobienia w tym kontenerze, żeby już było tip-top. Mam ze sobą WD-40 i popsikam tu te wszystkie miejsca, które się ruszają po prostu, żeby płynnie się łatwo otwierało. No i na tym będzie koniec roboty. No i elegancko. Moi drodzy, chciałbym się pożegnać z wami. Dotarliśmy do końca. Bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy byli ze mną i z Kasią dzisiaj podczas tej przygody. Na początku smutnej z zaorania naszej pięknej działki i zniszczenia tej pięknej kwietnej łąki. Jest nam ciężko patrzeć w ogóle w tamtą stronę, ale z tej strony kwiatki nadal są, tam traktor nie wjechał, więc pocieszamy się z Kasią tym, że mamy jeszcze 1500 metrów kwadratowych po prostu dzikiego terenu, takiego turbo, gdzie żaden rolnik nie wjechał. Wierzymy, że wszystko się dzieje po coś i że kiedyś po prostu tu będzie pięknie, a póki co jest jak jest. Przykro patrzeć w tamtą stronę, no ale nic, mamy też kontener. Kontener to jest krok milowy, mamy numer nadany. Bardzo dużo rzeczy się wydarzyło, no i dużo rzeczy się jeszcze wydarzy przed nami. Pozdrawiam wam bardzo serdecznie, zachęcam wszystkich do subskrybowania i do zostawienia łapki w górę. Każdy, kto teraz dotarł do tego miejsca, jest proszony przeze mnie o to, aby pozostawić łapkę w górę i wesprzeć Kasię i Łukasza w ten sposób. Kasia, tutaj pięknie, pokaż się ładnie, o. Kasia pięknie kosi i pozdrawia. Pozdrawiam kosi sekatorem. Do zobaczenia. Pa, pa, pa.